Radosław Paczuski dla portalu Fight Sport. Jesteśmy dzisiaj na lidze B-Fight. Radek, nie występowałeś dzisiaj, ale twój brat występował. Jak to jest stać z drugiej strony? Tak, zgadza się. Dzisiaj mój brat zawalczył. No troszeczkę, powiem szczerze, że bardziej się denerwuję będąc w narożniku niż wychodząc do ringu. Także to jest taka rola dla mnie troszeczkę bardziej obciążająca psychicznie niż sama walka. Sporo błędów popełnił? Oj tak, no sporo błędów, ale jest duża poprawa od poprzedniego pojedynku, który stoczył jakieś 4 miesiące temu, także jest progres, idziemy do przodu, co jest najważniejsze. O ile zdążyłem zauważyć, to ta sama kategoria, on nabywa doświadczenia, myślisz, że kiedyś dojdzie do pojedynku między wami? Oje, na pewno nie, na 100% nie, już obiecaliśmy to rodzicom jak bracia Kliczko. W domu się nie bijecie? Nie, nie, to najmłodsze lata były takie troszeczkę... Że była okazja ku temu, żeby się ze sobą bić, a teraz w tej chwili tylko ewentualnie sparujemy. A teraz na poważnie Cię zapytam, jak Ci się podobała tutaj dzisiaj liga, jak to oceniasz poziom tych walk, bo naprawdę chyba sporo pojedynków mogło się podobać. No tutaj białoruską ekipę już żeśmy przepytali na okoliczność ich występów, bo poziom Artura, mówię, Woskobojnikowa, Artioma Woskobojnikowa czy Rinata Bułatał, to chyba nie podlega dyskusji. Jestem zaskoczony, a jak Tobie się to oglądało, te ich pojedynki? No z ligi na ligę jest poziom coraz wyższy tutaj, no i przyjeżdżają fighterzy z, można powiedzieć, najwyższej nawet światowej półki, tak jak Artiom Woskobojnikow. Ale no, chyba założenie główne tej ligi było takie, żeby tutaj był turniej jednak dla osób początkujących. Także cały czas jest przewagą tych osób początkujących, a jeżeli ktoś ma troszeczkę więcej walk, to tak starają się tutaj organizatorzy dobrać te pary, żeby też nie było jakiejś dysproporcji, że ktoś ma tutaj 100 walk stoczonych, a ktoś ma czwartą walkę. Także jest okej. Okay. Widziałem tutaj Janka Lodzika, już go pytałem na okoliczność występu na kolejnej gali DSF-u. Wiem, że masz walczyć o pas, takie są zapowiedzi na tej gali. Czujesz już to obciążenie? Przygotowujesz się już do tego występu? No, powiem szczerze, że czuję tylko większą motywację do treningów, ale już teraz się czuję bardzo dobrze przygotowany, a mam jeszcze ponad miesiąc czasu, także myślę, że forma będzie szczytowa na 23 kwietnia, a jeszcze 8, 9, 10 kwietnia mam przed sobą Mistrzostwa Polski Low Kick, na których będę również w szczytowej formie. To jest skomponowane w ten cykl przygotowań, te Mistrzostwa Polski. Ważny jest ten Mistrzostwo Polski, bo Ty też startowałeś i startujesz w zawodach Muay Thai, tak, pod IFM i Polskim Związkiem Muay Thai. Tym razem stawiasz na low kick? W tym roku na pewno wystartuję na low kicku. Jest to dla mnie taki ważny start, dlatego że to też będzie fajne przetarcie przed walką zawodową 23 kwietnia. A niestety no, nie uda mi się wystąpić na Mistrzostwach Polski Muay Thai, dlatego że właśnie są w tym samym terminie, w którym mam galę DSF Kickboxing Challenge. Także no niestety, w tym roku muszę odpuścić. Powiedz mi, jest już jakiś zaplanowany rywal? Znasz już nazwisko? Masz jakieś propozycje dotyczące tego najbliższego występu? Tak, już są wstępne informacje, nie jest to jeszcze potwierdzona informacja, ale dostałem taką informację, że będę walczył z Pawłem Gierzyńskim z Palestry Warszawa w wadze 81 kg. Można powiedzieć, że to trochę polski taki pojedynek, już nie mówię o tych planowanych wcześniej z Kamilem Rutą między innymi, bo widać, że w tej wadze 81 jest sporo takich zawodników, którzy mogą Ci, powiedzmy, jakby to powiedzieć, napsuć krwi. Zgadza się, no ja uważam, że waga 81 to jest jedna z bardziej obsadzonych wag, chociaż teraz w tej chwili to w każdej kategorii są naprawdę mocni zawodnicy, także no jest wysoki poziom kickboxingu w Polsce w tej chwili, tak uważam. Można powiedzieć, że 2015 rok to był Twój rok, fajne walki, dużo występów, dużo różnych, powiedzmy, dużo różnych zawirowań, które tam się działy wokół Twojej kariery, ale ostatecznie, powiedzmy, można uznać, że to był bardzo udany rok dla Ciebie. A 2016 jaki będzie? Tak, no 2015 zaliczam do udanych, a 2016 myślę, że będzie jeszcze lepszy, bo zaleczyłem już wszystkie kontuzje, także nie jest tak, jak było w 2015. Mimo tego, że udawało mi się wygrać, to gdzieś tam cały czas w okresie przygotowań miałem takie sytuacje, że albo nie mogłem kopać, albo nie mogłem boksować tak naprawdę na przemian, że cały czas miałem jakieś kontuzje, a w tej chwili czuję się bardzo dobrze, trenuję na 100%, także myślę, że będzie jeszcze lepszy rok, oby kontuzje mnie unikały i myślę, że będzie dobrze.
Planujesz jakąś ilość walk, czy raczej czekasz, jakie będą te propozycje? Czy masz na przykład zaplanowane, że załóżmy w tym roku chcesz toczyć 3-4 pojedynki, a powiedzmy, jeśli uda się przynajmniej dwa, to będziesz rozczarowany? No już powiem szczerze, że te lata, gdzie planowałem sobie ilość pojedynków, mam za sobą. Miałem nawet taki rok, że stoczyłem 33 pojedynki, także jest to bardzo dużo walk. Udało mi się wtedy tyle stoczyć walk, dlatego że często były też mistrzostwa Polski, na których walczyłem na 4-5 walk. A w tym roku chciałbym już jakby wybierać tylko te pojedynki. Przede wszystkim oczywiście gale zawodowe DSF Kickboxing Challenge. Na drugim miejscu mistrzostwa Polski i występy w kadrze narodowej. Radek, dziękuję bardzo za ten wywiad. Mam nadzieję, że tak jak powiedziałeś, dobry występ na DSF-ie i kolejne jakby występy są w toku i mam nadzieję, że ta kariera potoczy się i to będzie lepszy rok niż 2015. Również mam taką nadzieję i bardzo dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.